Jesteśmy na 7. miejscu, więc jest ogromna satysfakcja z tym dokonane do tej pory roboty. Mamy 13 punkty, także 5 wygrane. Jest wymarzone miejsce, jeżeli chodzi o pierwsza runda. Ja jako kapitan mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z postawy swojego zespołu w każdym meczu, szczególnie chyba w tych spotkaniach, gdzie po przegranych setach, bardzo wysoko przegranych, na przykład do 9 czy do 12, zespół potrafił się podnieść i walczyć w kolejnych spotkaniach i przede wszystkim w kolejnych setach jak równie z równym. Wykonałyśmy naprawdę bardzo dobrą robotę. Mamy 13 punktów, jesteśmy na 7. pozycji. Jak na Beniaminka wydaje mi się, że bardzo komfortowa sytuacja. Na pewno gdzieś tam żałujemy spotkania przede wszystkim z Bydgoszczą, gdzie uciekły nam punkty, ale na tę chwilę naprawdę jako Beniaminek Ekstraklasy jesteśmy niesamowicie zadowolone z tego miejsca, które mamy. Po raz pierwszy się mierzyliśmy z takim mocnym zespołem, z takim wysokim blokiem, które też mieli bardzo dobry pierwszy tempo. Pamiętam, Konkoleska robiła MVP i robiła mnóstwo punktów, ale tym samym grają siatkówkę dużo szybciej i dla nas jeszcze trudno też zdążyć na skrzydła, żeby podwajać bloku, żeby bronić te piłki w dobrym tempie. Więc wiemy, czego nam oczekuje i wiemy, że będzie ciężko. Aczkolwiek jesteśmy przygotowani na ciężki mecz. To był pierwszy mecz w ogóle rundy, więc ciężko powiedzieć, ale wtedy chyba jeszcze każdy z nas był innym zespołem, także tutaj na pewno będzie zupełnie inne spotkanie. Będziemy zostawiały serca na boisku, walczyły o każdy punkt, o każdą piłkę i będziemy się starały pokazać wszystko to, co możemy. Na pewno mają mocną ofensywę, nie tylko Brakoczewicz, ale też widzieliśmy, że środkowe i że też dwie skrzydłowe, które obojętnie kto gra, czy gra Łukasik, czy gra Cyrmianska, czy Milenkowicz, albo nawet Lipska, skrzydłowe mają siłę ataku, jest ich stroną. Mają celny, wysoki blok i bardzo dobra obrona kontrataku, czyli cały system breakpoint. Jest zespół kompletny. Nie przypadkiem jest mistrz Polski, nie przypadkiem jest pierwszy w tabeli i grają w Lidze Mistrzów. Przede wszystkim pokazać swoją dobrą grę. Tutaj zespół z Polic jest absolutnie kompletny zespół, mistrz Polski, więc wiemy dokładnie, z kim gramy, każda z nas zna walory tego zespołu. Jedziemy tutaj przede wszystkim zaprezentować siebie, dobrze siebie. Zespół z Polic jest mistrzem Polski i wydaje mi się, że jest budowany tak, żeby zdobywać wszystkie najwyższe cele i bardzo ciężko jest znaleźć te słabe strony tego zespołu. Dlatego wydaje mi się, że tutaj nasza postawa i nasza gra przede wszystkim będzie ważna. Nie szukamy na tą chwilę ich słabych stron, ich mankamentów. To od naszej postawy będzie zależało, jak będzie wyglądało to spotkanie. Myślę, że ta liga pokazała, że jest naprawdę dość dużo niespodzianek i każdy mecz stoi otwarty, wynik jest otwarty. Jeżeli pokażemy swoją siatkówkę, dobrą siatkówkę, to wyniki mogą być różne i naprawdę możemy zaskoczyć. Jako zespół zawsze wychodzimy na boisko, żeby wygrać. To, że będzie trudniej niż w innych przypadkach, nie ma znaczenia. Na pewno nie powiem w szatni, że idziemy tutaj tylko się pokazać, bo każdy wychodzi na boisko z założenia, że próbuje wygrać. Potem co będzie, będzie.